Światło pokoju, zapalone w Betlejem, pieczołowicie zabezpieczone i chronione, by nie zgasło, przekazywane jest z rąk do rąk. Pokonuje wiele odległości i granic państwowych, żeby dotrzeć do wszystkich najoczekujących, dając ciepło, nadzieję, miłość i pokój. Staje się znakiem naszej miłości do bliźnich i płonąc na wigilijnym stole nadaje podniosłość chwili, gdy gromadzimy się przy uroczystej wieczerzy. Ta piękna idea znalazła naśladowanie wśród skautów innych państw. Betlejemskie światło pokoju do Polski pierwszy raz dotarło 29 lat temu, w 1990 roku. Do Skawiny światełko za pośrednictwem zuchów, harcerzek i harcerzy Czerwonego Maka przybyło po raz 26. Serdecznie dziękujemy harcerzom z Niezależnego Związku Harcerstwa Czerwony Mak za to, że co roku przynoszą do nas ten symbol wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania, a szczególnie witam burmistrza miasta i gminy Skawina, pana Norberta Rzewisko, i bardzo proszę pana burmistrza o przyjęcie lampionu z betlejemskim światłem pokoju. Szanowny panie burmistrzu, przekazując to betlejemskie światło pokoju przez twoje ręce dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Skawina, życzymy pachnących choinkom, pełnych miłości i radości, świąt Bożego Narodzenia. Niech nowy rok przyniesie odrobinę szczęścia, która sprawi, że będziemy cieszyć się każdym jego dniem. Szanowni Państwo, to niezmiernie wzruszająca chwila. Nogi mam miękkie i głos trochę drżący. Szanowni Państwo, po raz drugi mam tą niezmierną przyjemność i zaszczyt przyjąć od harcerzy z Czerwonego Maka światełko pokoju dla wszystkich mieszkańców Skawiny. Wraz z tym światłem, mam taką nadzieję, wlewa się w nasze serce wiara, nadzieja i miłość, czyli to, czym powinniśmy kierować się w tak wyjątkowym okresie, okresie Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że temperatura jest iście włoska, jak na tą porę roku. Zdaję sobie sprawę, że śniegu nie ma i pewnie to Boże Narodzenie nie będzie białe. Niemniej jednak mam nadzieję, że tradycja świąt Bożego Narodzenia, tradycja świętowania tego, że Chrystus nam się narodził, w naszych sercach będzie tak gorąca, że nie będziemy patrzeć na to, że nie ma śniegu. A wspólne świętowanie napełni nas właśnie wiarą, nadzieją i miłością. Szanowni Państwo, po tym trudnym roku życzę Państwu, by wokół Was, wokół nas, jak najwięcej przyjaciół było i byśmy zawsze potrafili ze sobą rozmawiać. Niech się darzy błogosławieństwa Bożego i wszystkiego dobrego. To światło przyjmuję z wielkim zaszczytem, przekazuję je Państwu również i mam nadzieję, że będzie świeciło w każdym skawińskim domu przez Boże Narodzenie 2019 roku. A teraz poproszę harcerzy, a właściwie zuchów, by pomogli mi zapalić świąteczną choinkę. Pasterze, Bóg się wam rodzi.
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Szanowni Państwo, wśród nas oczywiście znajduje się wiele osób, które chciałoby nam wszystkim złożyć życzenia, więc witam bardzo serdecznie i zapraszam na scenę pana wojewodę Piotra Ćwika. W imieniu pana starosty Arkadiusza Wrzeszczyka zapraszam pana Krzysztofa Gębalę, radnego powiatu krakowskiego. I oczywiście naszych przewodników duchowych, czyli księdza proboszcza Bogdana Gordulę i księdza Jana Cieślika. Również zapraszam bardzo serdecznie na scenę. Dzień dobry wszystkim Państwu. Myślę, że najważniejsze będą te życzenia, które za chwilę będziemy do siebie wypowiadać, spotykając się tu na Skawińskim Rynku i patrząc sobie w oczy i przekazując dobre życzenia, ale pewnie do wszystkich nie dotrę, więc proszę przyjąć na ten czas bardzo szczególny przygotowań, nadchodzących świąt, ale także nowego 2020 roku życzenia. Dobrych, radosnych, spokojnych, rodzinnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, a także dobrego tego nowego roku, który przed nami, roku 2020. Niech słowo dobro pojawia się często tam, gdzie jesteśmy, niech ono będzie wypowiadane, odmieniane, ale niech też będzie w naszych sercach. Jeśli dobra będzie na świecie więcej, jeśli będziemy to dobro dawać innym, to na pewno nasze wspólne działania będą przynosić lepsze efekty. Życzę także panu burmistrzowi, Radzie Miejskiej, aby właśnie te decyzje, które podejmują, były oparte na takich właśnie dobrych decyzjach, które my jako mieszkańcy miasta i gminy Skawina będziemy odczuwać. Wszystkiego dobrego, niech dzieci nam błogosławi, szczęść Boże. Dziękuję bardzo panie wojewodo. Ja jeszcze, nim przekażę głos panu Krzysztofowi Gębali, bardzo przepraszam, ale zapomniałem o najważniejszej osobie w Skawinie, czyli o pani Ewie Masłowskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej. Pani Ewo, zapraszam na scenę. Przepraszam bardzo. Panie Krzysztofie. Szanowni Państwo, Norbert Nowożytysko, burmistrz miasta i gminy Skawina, Ewa Masłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie. Drodzy mieszkańcy, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym oraz władz samorządowych powiatu krakowskiego pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Skawina. Boże Narodzenie to ten wspaniały moment w roku, gdy wspominając Dzień Narodzenia Chrystusa jednoczymy się w gronie rodzinnym przy choince i wigilijnym stole, w cieple domowego ogniska. To cudowna okazja, by wygasić wszystkie spory, by w spokoju, oderwaniu od codziennych obowiązków znaleźć w sobie równowagę, by dotrzeć w najbliższych emanację noworodzonego. Życzę wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Skawina, by z tych wyjątkowych dni zaczerpnęli tyle spokoju i łagodności, by wystarczyło ich na wiele długich miesięcy. Życzę, by nowy rok 2020 przyniósł pozytywne rozwiązanie problemów i wiele pogodnych chwil. Życzę wszystkim Państwu pomyślności i dużo zdrowia i życzliwości. Z wyrazami słów szacunku Arkadiusz Wrzeszczyk, nowice starosta krakowski. Proszę Państwa, od siebie, od wszystkich radnych powiatu krakowskiego, z naszej gminy, życzę wszystkim Państwu wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo dla pana starosty i dla pana Krzysztofa. Panie Ewo, bardzo prosimy o parę słów. Szanowni Państwo, jest piękną tradycją naszej gminy, że spotykamy się w przededniu świąt Bożego Narodzenia tutaj na Skawińskim Rynku, aby wzbudzić w sobie refleksję nad zbliżającymi się świętami. Jesteśmy w trakcie adwentowego oczekiwania, pełni radości, czekamy na przyjście maleńkiego Jezusa. Śpiewamy piękne pieśni adwentowe, mówimy: Pan blisko jest. Oczekuj Go, Pan blisko jest, w Nim serca moc. Tej właśnie mocy serca
życzę wszystkim mieszkańcom gminy na zbliżający się czas. Niech maleńki Jezus wzbudzi w nas wszystkich to, co najlepsze. Wzbudzi w nas ufność, pokój, spokój, miłość i radość. Niech pozwoli nam otworzyć oczy i serca na każdego człowieka wokół nas. Wiemy, że te wszystkie przygotowania są niezwykle istotne. One dają nam nastrój, pozwolą mieć poczucie spełnionego obowiązku przed tak niezwykle ważnym świętem. Jednak najważniejsze jest to, co dzieje się w naszych sercach. Życzę wszystkim tutaj obecnym, jak również mieszkańcom gminy tego, aby te święta były wyjątkowe, aby maleńki Jezus przyszedł do każdego człowieka, abyśmy zobaczyli w każdym człowieku wartość i właśnie Pana Boga. W nadchodzącym roku 2020 życzę Państwu tego, co ważne: zdrowia, szczęścia rodzinnego, osobistej satysfakcji. Niech ten rok będzie dla nas dobry. Niech będzie to dobry rok dla naszej ukochanej ojczyzny, dla naszej gminy. Niech się darzy. Do siego roku. Proszę Państwa, wczoraj zdarzeniem było być w Świątyni Baczności Bożej w Warszawie. I zwiedzając, zobaczyłem taki piękny obrazek związany z kardynałem, sługą Bożym, już niedługo beatyfikowanym w czerwcu, kardynałem Wyszyńskim. Na nim był piękny napis, taki bożonarodzeniowy, że szukamy Pana Boga w górze, w niebie, na wysokościach, a On jest na ziemi. I te święta nam pokazują, że Pan Bóg rzeczywiście jest na ziemi. W naszych relacjach, w naszych rodzinach, w naszych doświadczeniach, kiedy się spotykamy, kiedy dzielimy się dobrem, kiedy widzimy do człowieka chorego, potrzebującego pomocy, kiedy życzymy drugiemu człowiekowi wszystkiego najlepszego i kiedy czasem załamujemy się nad tym, że jest życie niesprawiedliwe, że kogoś doświadczyło chorobą, cierpieniem materialnym, brakiem bliskości z drugim człowiekiem. Myślę, że te święta są takim wymiarem również odzyskania w nas samych takiej miłości, wytrwałości, pokoju serca. Po to będziemy się łamać układkami, po to będziemy mówić sobie masę życzeń, wysyłać sobie SMS-y. Chciałem Państwu również właśnie tego wymiaru życzyć. Odzyskania takiej sprawności duchowej, radości, codzienności. Tego, że mamy rodzinę, mamy z kim się dzielić, mamy na kogo żyć, mamy z kim siąść przy stole. Bo te święta Bożego Narodzenia, mimo że Pan Jezus się już narodził i wiele razy obchodzimy to przez tyle lat, tak naprawdę wciąż są tak naprawdę pytaniem o to, czy rzeczywiście, jak mówi poeta, rodzi się w nas coś nieustannie dobrego. Życzę przede wszystkim władzom samorządowym, panu burmistrzowi, pani przewodniczącej, Radzie Miasta, Gminy, powiatowi, wojewodzie, mądrego zarządzania. Tego wymiaru, żeby rzeczywiście zawsze w wszystkich decyzjach był ten wymiar dobra, który właśnie gdzieś na końcu jest każdy człowiek, każdy z nas. To są troski, wiemy, o eko, o powietrze, którym oddychamy, ale też przede wszystkim ważne o wspólnotę naszą, miasta, gminy, a więc tych wszystkich spraw, żebyśmy czuli się u siebie i byli dla siebie zawsze wspomożeni. I Wam życzę wszystkiego również Bożego błogosławieństwa i parafianom Dolnej Parafii, i Górnej Miłosierdzia Bożego, żeby rzeczywiście to doświadczenie wspólnoty, modlitwy i tego wszystkiego, co człowiek ma najpiękniejszego, było dla nas samych wciąż aktualne i wciąż te święta podnosiło człowieka do góry. Szczęść Boże jeszcze raz wszystkim i Bożego błogosławieństwa na święta i Nowy Rok. Szanowni Państwo, modlitwę w intencji wszystkich mieszkańców gminy Skawina, jak również błogosławieństwo opłatków poproszę księdza Jana Cieślika. Księże Janie, bardzo proszę. Szczęść Boże w tym naszym wspólnym pielgrzymowaniu do Betlejem. Tyle pięknych życzeń z ust tak znamienitych osób, że tylko pozostaje nam serdeczna modlitwa nad tym kruchym chlebem, którym będziemy się dzielić, łamać go przy stołach wigilijnych, w atmosferze miłości, pojednania i w zauważeniu tych wszystkich,
którzy potrzebują naszego serca. Serca wypełnionego Bogiem, który jest miłością, wypełnione serca życzliwością i spokojem wewnętrznym. To taki suplement życzeniowy z moich ust. Myślę, że te dwie parafie, o których wspomniał ksiądz prałat, tworzą dzisiaj i będą tworzyć od tej Wigilii Anno Domini 2019 wspólną, jedną rodzinę ludu Bożego wędrującego za Chrystusem, bez którego nikt prawdziwie nie może żyć. Pobłogosławię teraz te opłatki modlitwą, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Pobłogosław, Panie, który do nas przychodzisz, przychodzisz do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych serc, do naszej całej gminy, do naszej parafii, zarówno Miłosierdzia Bożego, jak i świętych apostołów, do wszystkich parafian, który przychodzisz i błogosław. Błogosław ten chleb, którym będziemy się łamać, którym będziemy się dzielić, aby on stał się znakiem, ale i również wprowadzał rzeczywistość pełną życzliwości i miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Szanowni Państwo, będziemy teraz dzielić się opłatkami, słuchając dźwięków kolęd śpiewanych przez młodych artystów zrzeszonych wokół Centrum Kultury i Sportu. Ja mam nadzieję, że wszystkie te życzenia, które Państwu przekazujemy, płyną zapewne z głębi serca i trafią na podatny grunt. Wszystkiego dobrego, niech się darzy i dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to, że dzisiaj możemy się spotkać tutaj, że możemy wspólnie razem się połamać tymi opłatkami, że możemy wspólnie razem spędzić czas. Więc wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie za te piękne życzenia. Mam nadzieję, że się wszystkie spełnią, a atmosfera dzisiejszego spotkania będzie z nami przez cały rok. Zachęcam teraz wszystkich Państwa do składania sobie indywidualnych życzeń. Aniołowie już śpieszą do Państwa z opłatkami. A ja tymczasem powolutku będę zapraszać na koncert Śpiewajcie Aniołowie w wykonaniu zespołu Tanto i Mini Tanto, podopiecznych sekcji wokalnej działającej w CEKIS w Skawinie. Wspaniałe wokalistki przygotowała pani instruktor Katarzyna Szybisty. Thank you.
Upadli na kolana.